Cześć. Dostałem do testów kolejną kamerę od Anke. Jest to zewnętrzna i niedroga jak na tego typu sprzęt kamera obrotowa model CPT500. Według deklaracji producenta kamera posiada rozdzielczość 3K, czyli 3072x1728 pikseli z zapisem w 20 klatkach na sekundę. Kamera posiada funkcję PoE, czyli może być zasilana tym samym przewodem, co odbywa się transmisja danych, oczywiście po podłączeniu jej do odpowiedniego rejestratora, switcha lub adaptera posiadającego tę funkcję. Kamera posiada inteligentną funkcję wykrywania ruchu, która potrafi filtrować powiadomienia pod kątem wykrycia człowieka, dzięki czemu minimalizuje liczbę fałszywych alarmów. Posiada funkcję śledzenia wykrytej postaci. Zakres obrotu w poziomie to 345 stopni, a w pionie 80 stopni. Posiada dwukierunkową komunikację głosową, aby zdalnie porozmawiać z osobą stojącą w okolicy kamery. Dzięki zaimplementowanym technologiom ulepszającym obraz jak DWDR, 3D, DNR, BLC i HLC, kamera zapisze doskonałej jakości obraz nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Nocą kamera może doświetlać kadr zarówno pod czerwienią, jak i widzialnym światłem białym, dzięki czemu obraz będzie zapisany w kolorze. Zakres temperatur, w których kamera może działać, to od minus 30 do 40 stopni Celsjusza. Posiada klasę szczelności IP66, więc nie straszny jej ulewny deszcz, śnieg czy pył. Kamera zapisuje nagrania w bardzo dużej kompresji H265, dzięki czemu stosunek wielkości pliku do jakości obrazu jest bardzo korzystny w porównaniu ze starszym standardem H264, bo pozwala pomieścić przy tej samej pojemności karty pamięci dwukrotnie dłuższe archiwum. Maksymalna pojemność kart pamięci microSD obsługiwana przez tą kamerę to aż 512 GB. To tyle, co deklaruje producent, więc teraz zajrzymy do pudełka. W opakowaniu dostajemy taką naklejkę, wzornik ułatwiający nawiercenie otworów montażowych, instrukcje w kilku językach, ale nie w polskim, kołki montażowe, dławicę uszczelniającą połączenie kabla LAN oraz kamerę. Obudowa kamery wykonana jest z plastiku. Jak widać, kamera nie posiada żadnych anten, ponieważ nie jest to kamera Wi-Fi. Połączenie z siecią odbywa się kablem LAN, również w standardzie PoE. Kamera posiada uniwersalny uchwyt, który umożliwia nam montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie lub podbitce naszego domu. Pod obiektywem mamy dwie diody doświetlające kadr, zarówno pod czerwienią, jak i światłem białym. Nad obiektywem jest mała dziurka, pod którą kryje się mikrofon. Obiektyw jest szerokokątny o ogniskowej 2,8 mm i jasności f1,6. W tym miejscu mamy schowane gniazdo karty pamięci i przycisk reset. Na górze korpusu znajduje się jeszcze głośnik. Kamerę oprócz zasilania PoE możemy także zasilić standardowym zasilaczem prądu stałego o napięciu 12 V. Maksymalna moc pobierana przez kamerę to 10 W, więc w zupełności wystarczy zasilacz o prądzie 1 A. Ja nie posiadam aktualnie rejestratora ani switcha PoE, więc zasilę ją za pomocą takiego adaptera, który umożliwia mi zasilanie i transmisję danych jednym przewodem LAN. Takie adaptery można zakupić na przykład na Allegro już za kilka złotych. Link umieszczę w opisie. Kamera już działa, więc na początek dodamy ją do aplikacji na smartfonie. Aplikacja do obsługi kamery to Anke Vision. Smartfon musi być połączony z tą samą siecią, do której podłączoną mamy kamerę. Klikamy plusik w prawym górnym rogu i wybieramy urządzenie online. Aplikacja wykryła, że w sieci jest nowe urządzenie. Po kliknięciu wyświetla nam się, że urządzenie jest nieaktywne, więc klikamy, aby ją aktywować. Teraz musimy nadać kamerze hasło do logowania, które musi się składać z minimum 8 znaków. Klikamy ponownie i mamy dwie opcje do wyboru. Możemy dodać kamerę do serwera Anke Vision, wtedy będziemy mogli mieć do niej dostęp wszędzie, nawet z drugiego końca świata, lub dodać ją do podglądu tylko w sieci lokalnej. Oczywiście interesuje mnie dostęp do kamery poza domem, więc wybieram opcję pierwszą. Klikamy dalej i wybieramy kamerę przewodową. Klikamy dalej, akceptujemy regulamin i teraz musimy podać hasło dostępu do kamery, które nadaliśmy jej wcześniej. Teraz jeszcze musimy ustalić jakiś kod weryfikacyjny do szyfrowania sygnału wideo,
który może się składać z minimum 6 liter i cyfr. Klikamy Zakończ. Teraz możemy nadać nazwę kamerze. Zapisujemy i możemy korzystać z dobrodziejstw tego urządzenia. OK, kamera jest zamontowana już na zewnątrz, a więc sprawdźmy sobie, jak można nią sterować. Tu już mamy ją dodaną i wchodzimy sobie w podgląd. Teraz mamy aktualny widok. Na dole mamy informacje z wykrytego ruchu. Możemy sobie to zminimalizować i rozszerzyć sobie funkcje, które są dostępne dla tej kamery. No i teraz po kolei. No tutaj możemy sobie zrobić pauzę podglądu i włączyć z powrotem. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć nasłuch. Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Halo, halo. Tutaj ustawiamy sobie jakość podglądu. Jeżeli podglądamy zdalnie, mamy słabszy internet, to możemy sobie zmienić na trochę gorszą jakość. Tutaj, gdybyśmy mieli kilka kamer, to możemy mieć podgląd ze wszystkich jednocześnie. Maksymalnie można mieć 16 kamer na takim podglądzie. Na telefonie takie małe okienka, no to niezbyt komfortowo, ale na przykład na tablecie może być bardziej przejrzyście. Tutaj oczywiście możemy sobie zmienić podgląd na pełny ekran. Tutaj możemy odtworzyć nasze nagrania z wykrytego ruchu. Kamera wykrywa każdy ruch, nawet jeżeli obracamy kamerą, to ona to wykryje jako ruch. Jeżeli będą się poruszały drzewa na wietrze, czy nie wiem, jakiś ptak przeleci, zwierzę, to ona to zarejestruje. Natomiast włączając sobie funkcję inteligentnego separowania wykrytego ruchu, ona będzie powiadamiała nas tylko, jak wykryje człowieka. Kamera zdarzenie zapisuje z 5-sekundowym wyprzedzeniem, czyli ona sobie rejestruje i zachowuje to nagranie, w którym wykryto ruch, ale jest 5-sekundowy, tak jakby prealarm. O, kamera ładnie śledzi, bardzo płynnie. Aparacik, no to oczywiście możemy zrobić sobie zdjęcie z aktualnego widoku. Tutaj mamy nagrywanie tego, co aktualnie oglądamy. Tu mamy mikrofon, czyli możemy powiedzieć coś do osoby znajdującej się przy mikrofonie. Halo, halo, czy mnie tam słychać dobrze? Proszę opuścić posesję. Wzywam policję. Teraz to, ciekawe co to jest. Aha, czyli sterowanie PTZ. Czyli w poziomie i w pionie, bo zoomu ta kamera nie posiada. Ustawienie wstępne. Mamy 256 pozycji. Wydaje mi się, że są to pozycje, które możemy sobie zaprogramować. Ustawimy je sobie jako tam jeden. Teraz sobie zmienimy położenie kamery w inną stronę. I na przykład w dół. Ustawimy je sobie jako ustawienie wstępne. Już nie będę zmieniał nazwy, zostawimy. Teraz znowu zmienimy sobie pozycję. Ustawienie wstępne 3. I sprawdźmy, czy teraz będzie można je sobie wywoływać. Tak, no oczywiście, tak jak podejrzewałem, zapamiętujemy sobie różne punkty ustawienia kamery i możemy je sobie szybko wywoływać. Prędkość obrotowa, czyli tu możemy sobie ustawić prędkość tego ruchu kamerą. Teraz widać, że jest szybciej. Czyli mamy tutaj to wszystko. Następne funkcje. To jest taki zoom cyfrowy, 8-krotny maksymalnie. No ale wiadomo, że jest to
taki zoom, który średnio nas interesuje, ponieważ to działa cyfrowo, a nie optycznie i jakość od razu nam tutaj się piksele rozmywają. Tu mamy ustawienia oświetlenia, no to przetestujemy sobie nocą, a tu możemy zaznaczyć sobie trzy tryby. Noktowizor z obrazem kolorowym, kolorowy obraz z kompensacją światła widzialnego, czyli doświetlenie nocą będzie cały czas światłem białym. Tutaj druga pozycja jest noktowizor z obrazem czarno-białym, obraz czarno-biały z kompensacją podczerwieni, no oczywiście nocą, chyba że w dzień też tam to się zmieni. Nie, to są tryby, które uruchamiają się po zmroku, jeżeli czujka zmierzchowa wykryje, że już jest na tyle ciemno, żeby włączyć doświetlenie, no to włączy nam podczerwień, obraz będzie czarno-biały. I inteligentna, czyli normalnie, gdy nie wykrywa ruchu, jest obraz czarno-biały z podświetleniem podczerwienią. Gdy wykryje ruch, załącza światło białe. No i wtedy mamy więcej szczegółów widocznych. Możemy zobaczyć, jakiego koloru upiór ma intruz. Pewnie więcej szczegółów tam dostrzeżemy. I ja zostawiam tą. To jest zazwyczaj standardowe takie ustawienie. Alarm możemy włączyć. Ten alarm możemy wywołać sami, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś tam się kręci, podglądając na żywo. A możemy też ustawić, że po wykryciu ruchu ten alarm będzie nam się załączał. Tu możemy sobie obrócić obraz. Poziom redukcji szumu. To zapewne będzie działać w nocy, tutaj w ciągu dnia przy dobrym oświetleniu nie musimy tego używać i to chyba niczego nie zmieni. Ustawione było na trójkę, czyli pośrednio. No i z tych tutaj funkcji podstawowych to jest chyba wszystko. Po kliknięciu w trzy kropki u góry po prawej stronie wyświetla nam się kilka dodatkowych funkcji, z których najważniejsze to ustawienia. Tu możemy ustawić sobie m.in. strefę czasową, aby znacznik daty i godziny na nagraniach był prawidłowy, włączyć lub wyłączyć powiadomienia, mikrofon. Ważnym elementem jest też stan magazynu, gdzie musimy włączyć zainicjowanie karty pamięci, aby kamera mogła zapisywać nagrania. Pozycja audio niestandardowe pozwala nam nagrać własny komunikat, który możemy wywołać zamiast standardowej syreny. Ostatnia pozycja z tej listy to Web Configuration, i tutaj mamy dostęp do bardzo szczegółowych ustawień związanych z jakością zapisywanego obrazu, dźwięku, usług sieciowych, harmonogramów, alarmów, stref wykrywania, maskowania, włączania i wyłączania technologii poprawiania obrazu i wiele, wiele innych. Niestety nie znalazłem w ustawieniach opcji włączania i regulacji technologii WDR czy HLC, o których była mowa w specyfikacji deklarowanej przez producenta, a jest jedynie BLC. Nie zauważyłem też, aby kamera na przykład automatycznie załączała tryb WDR przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych, czyli przyciemniała zbyt jasne obszary kadru, jednocześnie rozjaśniając obiekty w cieniu. Nie będę wnikał w szczegóły wszystkich ustawień kamery, ale gdyby ktoś chciał potwierdzić, czy kamerę da się skonfigurować w jakiś specyficzny, konkretny sposób, to służę pomocą. Pytajcie w komentarzach. Oczywiście konfiguracji kamery możemy także dokonać przez aplikację Guarding Vision, pod Windows lub Mac OS lub przeglądarkę, co uważam za znacznie wygodniejszą opcję. Niestety, pomimo bezproblemowego wykrycia i dodania kamery przez aplikację Guarding Vision, nie udało mi się uruchomić panela konfiguracji parametrów. Cała reszta działała poprawnie. Po zalogowaniu się do kamery przez przeglądarkę, dostęp do szczegółowej konfiguracji był bezproblemowy. Ważna uwaga, gdyby w przeglądarce nie pojawił Wam się obraz z kamery, to musicie pobrać wtyczkę, zainstalować i ponownie uruchomić przeglądarkę. Nagrania z kamery można łatwo ściągać przez aplikację na smartfonie. Po kliknięciu ikonki Odtwarzanie mamy dostęp do podglądu zapisanych zdarzeń. Możemy przeglądać je na osi czasu lub w postaci poszczególnych plików. Po kliknięciu na dany plik uruchamia się odtwarzanie, a na pasku pod obrazem możemy kliknąć ikonę pobierania. Wygodną funkcją jest też przeglądanie poglądowych fotek z alarmów z wykrytego ruchu, które dostępne są w zakładce wiadomości, widocznej przed zalogowaniem się do kamery.
Kamera reaguje i zapisuje ruch wszelkiego pochodzenia, jak zwierzęta czy ruch drzew na wietrze, ale powiadamiać nas może tylko o wykrytej osobie. Oczywiście w aplikacji Guarding Vision pod Windows i macOS czy w przeglądarce też mamy możliwość przeglądania i ściągania nagrań. Popatrzcie teraz, jak wyglądają takie ściągnięte z kamery nagrania. Kamera oferuje bardzo dobrej jakości obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Zastosowany sensor całkiem dobrze radzi sobie w nocy przy doświetleniu widzialnym światłem białym. Kamera posiada rzeczywistą rozdzielczość 3K, co przekłada się na dużą ilość szczegółów. Pomimo braku możliwości włączenia technologii WDR, uważam, że w tej cenie jest to sprzęt godny zainteresowania. Być może to tylko kwestia poprawienia oprogramowania i powstanie jakaś aktualizacja, która to naprawi. Pod filmem znajdziecie link do oferty na testowaną kamerę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.